Dzień dobry, witam na naszej farmie i na kanale Lubuskie Angusowo. Co prawda nie jesteśmy na naszej farmie, ale jesteśmy w drodze na farmę. Załadowaliśmy się dzisiaj i podczepiliśmy przyczepkę, bo jedziemy z akcją ratunkową. Wczoraj w nocy jedna z naszych krówek bardzo mocno zraniła sobie nogę. Nie mogła chodzić, stado wręcz nie pomagało, próbowało ją jakby dobić z jakiegoś powodu. Więc krówkę odseparowaliśmy, a dzisiaj spróbujemy ją przewieźć do naszego karceru i tam ją po prostu wykurować i dokładnie wyleczyć. Także jedziemy z akcją ratunkową. Jesteśmy już na farmie. Niestety akcja toczyła się tak szybko, że nie byłem w stanie tego na bieżąco nagrywać. Więc troszkę opowiem, co się stało. Nasza krówka przecięła sobie część nogi, skóry, bardzo głęboko. Prawdopodobnie o pastuch. Jest to nasza Kaśka, krowa, która zawsze twierdziła, że trawa jest zielona bardziej z drugiej strony płotu i zawsze przechodziła, zawsze nam się awanturowała. No i tym razem przygięła. Gdzieś się zaplątała w pastucha, noga jej się zaplątała, no i sobie ją uszkodziła. Uszkodzenie jest dość poważne, no ale mimo tego uszkodzenia, tu będzie ją widać, ma dość mocno rozciętą tutaj nogę. Zrobię zbliżenie. Dla tych, co się boją, to niech nie patrzą. Mimo tego uszkodzenia przeszła prawie 500 metrów aż do tego miejsca. Już nie, jesteśmy niedaleko naszego poskromu. Próbowałem załadować ją na przyczepkę, ale za każdym razem uciekała. Nie chciała dać się zapakować. Założyłem jej w tej chwili kantar, przymocowałem do nawary i siedzi. Na szczęście nasz weterynarz przyjedzie do niej. Ją tutaj oceni, ją zbada, także będziemy wiedzieć, co dalej z nią robić. Ciekawostką było to, że wczoraj, gdy to wszystko się wydarzyło, moje stado angusów próbowało ją zabić. Zadziałały jakieś bardzo prymitywne instynkty, jeszcze chyba z czasów bizonów, że jak jest kontuzjowana sztuka, to trzeba po prostu ją zostawić albo wręcz zabić, żeby nie spowolniała stada. I te instynkty zadziałały tutaj. Myśmy w ogóle się dowiedzieli, że coś się dzieje, dlatego że właśnie one tam walczyły na pastwisku. I zanim doszliśmy, zobaczyliśmy, co się dzieje, to może z 15 minut one tą biedną naszą krówkę po prostu tak mocno wręcz bodły, kopały, poturbowały ją dość mocno. Mimo tego ona za wszelką cenę chciała się przyłączyć do stada. Udało nam się stado odizolować od niej na noc. Zostawiliśmy ją na drodze, żeby ona mogła odpocząć. I dziś rano dalej kontynuowaliśmy tutaj próby po prostu do prowadzenia jej do poskromu i do naszego karceru. Tam moglibyśmy ją odizolować i tam moglibyśmy ją leczyć lub ewentualnie podjąć decyzję, co dalej z nią. Na przyczepkę nie udało się ją załadować. Ale tutaj mamy nadzieję, że na tej zielonej trawce, jak weterynarz przyjedzie, będziemy w stanie może podać jej zastrzyk uspokajający i wtedy wprowadzić ją na przyczepkę, zaprowadzić do poskromu i tam ewentualnie ranę zszyć. Taki jest plan na tą chwilę. No widać, że ona w miarę jest w dobrej kondycji, tylko jest bardzo, bardzo zmęczona. I na tą nóżkę już po prostu nie może stawać. Zbyt dużo też nie mogę, że leżeć, bo po prostu ścierpnie. No ale poczekamy na pana doktora i poczekamy i dowiemy się, co on powie. Na bieżąco będę relacjonował. No na tą chwilę nasza krówka jest cały czas na pastwisku. Udało nam się zciągnąć tutaj weterynarza, który założył jej szwy, zszył jej tą ranę, podał leki. My ze swojej strony ustawiliśmy taki koral, żeby zabezpieczyć naszą krówkę przed stadem i żeby ona tutaj po prostu nam nigdzie za bardzo nie szła. Ona i tak kuśtyka, na tą nogę przestała obciążać. No są dwie diagnozy tutaj postawione przez pana doktora. Jest albo zerwane ścięgno i wtedy ta krówka niestety będzie musiała być przeznaczona do kasacji, albo jest po prostu nadwyrężona, boli ją ta rana i przez to ją nie obciąża. Damy jej tu kilkanaście dni, spróbujemy ją wykurować. No i zobaczymy, co z tego będzie. Będziemy ją na pewno bardzo pilnie obserwować. Zostanie w tym poskromie, takim w koralu,
przez jakiś czas ustawiłem jej tę przyczepkę. W przypadku, gdyby było naprawdę bardzo, bardzo gorąco, no to mogłaby do przyczepki wejść i się schować w cieniu. No, tu rana została zszyta. Widzę, że już trochę chyba szwy puściły. No, a doktor mówił, że po prostu ona, obciążając tą nogę, będzie, będzie mogła wyrządzić sobie szkodę. No ale to zwierzę, ono nie rozumie, że ma się nie ruszać. My zostawimy ją w tej chwili w spokoju. Będzie sobie tutaj siedzieć, damy jej zaraz pić. Przyniesiemy trochę śruty, żeby miała co tutaj jeść. Ma jeszcze trochę tutaj tej koniczyny. I tak po prostu zostanie, no i będziemy ją obserwować. Jeśli stan się będzie pogarszał, albo nie będzie chodziła, no to niestety będziemy mieli dużą stratę w naszym stadzie. No ale Kaśka od samego początku była taka niesforna, no zawsze nam wychodziła, nawet jak będąc małą wychodziła i leżała, kładła się koło Nabokiego, koło ogrodzenia, żeby nie być z krowami, a być osobno. No bardzo taka szczególna krówka i będzie nam na pewno jej wybryków brakowało w stadzie. No ale jeszcze jej nie przekreślamy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, ja tu ją zostawię, nie będę ją stresował. Myślę, że odpoczynku jej teraz mocno potrzeba. Dostała leki przeciwbólowe, dostała antybiotyk. No i spróbujemy ją uleczyć. Doktor nawet mówił, że może się nauczyć chodzić na trzech nogach. No zobaczymy, co z tego będzie. Na razie zostaje tutaj i będzie pod naszą dobrą opieką. To nie ulega wątpliwości. No, taki nieszczęśliwy trochę dzień u nas na farmie. A co zrobić? I takie wypadki się zdarzają. I my nie możemy nic na to poradzić. Na szczęście, mimo niedzieli, udało nam się ściągnąć tutaj doktora. Wielkie podziękowanie dla doktora Romana, że przyjechał i tutaj nam pomógł. Na tą chwilę się z Państwem żegnam. Na pewno będę dawał informacje na naszej stronie, fanpage'u facebookowym, jaka jest sytuacja, co się dzieje z Kasią dla zainteresowanych. A ze wszystkimi Wami się bardzo dzisiaj żegnam. No z tych też powodów nie odbędzie się zapowiadany live. No nie miałem na to wpływu. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.